Witajcie widzowie, ja nazywam się Sajmek i witam was w siódmym odcinku z Wiedźmina, z jakże nagim Geraltem, pokazującym swoją jakże niezwykłą klatę. I zaczynamy. A musimy wybrać strój. Podnieść, to brzmi jak ten... Dobra, pomyślmy. Co mi bardziej pasuje. Niech pan poczeka, ja tu muszę przemyśleć. To będzie siódmy odcinek już. Jeśli wam się seria spodoba, zostawcie łapkę w górę i suba do kontynuacji. Jeśli się pytacie, czemu o tym mówię, ponieważ ogólnie, jak wiecie, to jest ostatni odcinek z, można powiedzieć, tak zwanego, jakby to powiedzieć, maratonu z Wiedźminem. Jeśli będziecie chcieli, żebym dalej kontynuował, robił kolejne odcinki codziennie, to dajcie znać. No chyba, że niektórzy z was chcą Minecrafta, no to wtedy zrobimy to w nieco inny sposób. A mianowicie poniedziałek, wtorek, środa, poniedziałek, wtorek, nie, poniedziałek, środa, piątek, Wiedźmin, wtorek, czwartek, Minecraft, a weekend zobaczymy, jak to zapełnimy, czy będzie czas. A teraz wróćmy do wyboru stroju. Niektóre stroje się jakoś nie różnią, choć nie powiem, wziąłbym ten, bo tutaj ma taki fajny z medalion Nilfgaardzki. Może nie medalion, ale herb. Także mi się wydaje, że chyba ten. A zatem co? Ubieramy strój. Nie, dziękuję. 18 warty, co jest? O. Wydaje mi się, że tak będzie spoko. Chociaż zobaczmy jeszcze ten strój. Dobra, powiem tak, wezmę wszystko. Nigdy nie wiadomo, kiedy co wybrać. Także zobaczmy, co bardziej mi pasuje, co bardziej lepiej wygląda. Chyba bardziej ten. Spodnie się nie różnią. Buty też się nie różnią. Dobra, no to panie szambelanie mchyrze, mam już wybrany strój. A mówią, że szata nie zdobi człowieka. Czy waszmość jest kontent ze stroju? Tak, jestem zadowolony. Kontent byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Waszmość posiada dostatecznie jasną karnację. No to mi usłyszeć. Nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że waszmość wie, jak się skłonić. Potrafi się ukłonić, nie jestem chamem. Jestem takim chamem, żebym nie wiedział, jak się ukłonić. To niech waszmość zademonstruje. Tak, proszę waszmości, można co najwyżej ukłonić się kurwie pod latarną. Proszę patrzeć. Pokaż, pokaż. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech waszmość powtórzy. Lewa noga do przodu, prawa, już prawą rękę na piersi. No tak, jakby dama robił, no to wiem, czekajcie zaraz. Prawa noga do przodu, nie, lewa noga do przodu. O mój Boże, czekajcie, Nigdy się jeszcze nie kłoniłem, kurwie, pod latarnią, także nie wiem, jak to jest się kłonić. No chyba, że Geralt. Chociaż nie wiem, nie. Odejdźmy od tego tematu jak najdalej, już raz było to wspomniane. No, ale tak. Dobrze, to, że to mniej więcej wiem, spróbujmy. Cóż. Ruchom brakuje płynności i gracji, ale po nordlingu mniej się oczekuje. Proszę za mną. Boże, człowieku, ja nie potrzebuję gracji, ja potrzebuję po prostu się ukłonić i tyle. Do cesarza waszmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie odpowiednio go tytułu. Wasza arcymagnificencjo? Widzę, że waszmość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Boże, co ja jestem, kurna, w
cesarstwie rzymskim, czy jak, że muszę się tak dokładnie przed nim wyrażać. Nie wiem, może jeszcze powiem. Im grymie ep art hercer, deitwen adan in karn ep morwut. Emhyr far emreis. Chyba... A to chyba tutaj mam się ukłonić, tak? Dobra, wykonam ten raz ukłon. Pierwszy i ostatni raz. Wasza cesarska mość. Areir epto orde. Evelien namen wadgen wawort. Oho. A więc to będzie private rozmowa. Już się boję. Na jaki temat będzie ta rozmowa? Już się boję. Jestem ebickiem. Myślałem, że przed nikim nie zginasz, Karku. Nie chciałem sprawić przykrości Szambelanowi. Swój chłop. Ale wysoki, o mój Boże. Zgaduję, że nie wezwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc milcz. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. W sumie widzieliśmy dziki gon, ale tak dla pewności, jesteś pewien tego, co mówisz? Jesteś pewien? Ciri przecież odeszła bardzo daleko. Myślisz, że wzywałbym cię tu w środku wojny, gdyby to były plotki? Myślę, że nawet cesarz może się mylić. Zapomniałem, jaki jesteś bezczelny. Nie mam czasu ani specjalnej ochoty, żeby cię przekonywać. Zrobi to Yennefer. Po audiencji. Ilu ludzi liczy twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie, znacznie więcej. Robię to tylko ze względu na Ciri, potrzebuję informacji, nie motywacji. Zachowaj swoją hojność dla tych, którym twoje wojska spaliły domy. Zrobię to dla Ciri, nie ze względu na twoje złoto. Twoje motywy mnie nie interesują, tylko rezultaty. Resztę powie ci Yennefer. Koniec audiencji. Mererid. Zaprowadź go do czarodziejki. Papa, już się i tak pewnie nieczęsto zobaczymy, bo mam ci szczerze w dupie. Waszmość pozwoli za mną. Proszę trzymać się blisko. W pałacu jest wielu dostojnych gości, których waszmość brzydzi. Nie powinien niepokoić. No, spokojnie, ja tylko biję tych, co trzeba. Jak kogoś nie trzeba puścić mu łomotu, no to nie będę spuszczał łomotu. Razu? Tak, z nimi. Nie wszyscy gadają po nilfgardzku i całkowicie nic nie rozumiem. Trochę problem, muszę przyznać, bo ja nie umiem, ja się kurna po angielsku musiałem uczyć, jeszcze kurna hiszpański. Boże, ile tu oni gadają. Słuchaj, no ja nie chcę mi się kurna uczyć ilfgardzkiego, no. Ależ oczywiście. Dobre. Zabieram swoje rzeczy. Yennefer, o proszę. Wyglądasz szałowo w tym kubraku. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała. Ale mamy co robić. Mhm.
Ciekawe, jaka propozycja. Już rozumiesz, czemu jestem na dworze Mhyra? I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Ciri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomyłce? Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała wiedźminka wyrosła na niezłą pannicę. Rzeczywiście. Niech mnie rzeczywiście wydoroślała. Trochę lat minęło, odkąd ćwiczyliście razem w Kermoren. Wiele się zmieniło. Ty nic a nic. Stęskniłam się za tymi twoimi niezdarnymi komplementami. Ale skupmy się na razie na Ciri, dobrze? Racja. Emhyr mówił, że idzie za nią dziki gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? Przeze mnie. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że dziki gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. Zrobili ci pranka jak dziki. Od jakiegoś czasu jak czułam, Marcin że Dubiel. Że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierze Mhyra, dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Pora skończyć z szarami namierzającymi, czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Nie komplementuj mnie, bo się zarumienię. Zrobi to dziki gon. Czego dziki gon chce od Ciri? Czego dziki gon może chcieć od Ciri? Nie mam pojęcia, Geralt. Wysłałabym im list z zapytaniem, ale nie znam adresu. Przecież wiem tyle, co ty. Pewnie chodzi im o jej krew. Jej dar. A do czego Ciri miałaby gonowi posłużyć? Wolę nawet o tym nie myśleć. Z tego, co mi mówiono, słyszałem, to ona się potrafi chyba teleportować do różnych czasów, różnych okresów. Nie wiem, czy jak wiele ona może, jak do wielu miejsc może się teleportować, ale muszę przyznać, że jest to very interesting thing, że nasza, że tak powiem, przebrana córka może teleportować. No ale w sumie coś tam było o elfach. Pewnie z czasem z fabuły się więcej dowiem, bo tylko wiem jakby postrzępione informacje na ten temat, także będzie ciekawie. Szczerze, ja bym chciał bardzo móc mieć sam taką moc teleportacji. Na przykład zobaczyć, jak będzie wyglądać świat w 2200 roku. I jakby były androidy, wziąć sobie takiego do domu i nagrywać filmiki na YouTube'a. W duo. Nie wiem, skąd te moje pomysły. Dobra, to gdzie widziano Ciri? To gdzie dokładnie widziano Ciri? W dwóch miejscach. W Velen i w Nowigradzie. Ślad w Velen jest najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza. Skontaktuje się z tobą. I co, tyle? Żadnego hasła? Tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki. Ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Triss? Niejaka Triss Merigold. Ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy głównym rynku. Na pewno się ucieszy, jak mnie zobaczy. A ty co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. Nim się rozstaniemy, czemu się nie odzywałaś, Yennefer? Chociaż mam pewne wyobrażenia, że chyba nie w tym. Bo ogólnie, jeśli będziecie chcieli, mogę zagrać znowu, zrobić drugi sezon. I w drugim sezonie możemy nieco inne wybory wziąć, ale chcę ogólnie zapytać, czy w tym ogólnie ranie, że tak to nazwę, wziąć Triss czy Yennefer? Ja jestem bardziej, że spróbujemy Triss. Jakieś wyciągniemy z tego ala dobre zakończenie, ale wasza już jest w tym po części decyzja.
Chociaż nie wiem, czy tak szybko na to odpowiedzi. Dobra, uznajmy, że w tym ranie zrobimy Triss, bo mi pewna osoba proponowała Triss, no to spróbujemy Triss. Zanim się rozstaniemy, czemu nie odezwałaś się wcześniej? Bo mnie nie potrzebowałaś? Nie, bo ty mnie nie potrzebowałeś. Słyszałam, że tworzyliście z Triss świetną parę. Jen, straciłem pamięć. Naprawdę? To jest twoja wymówka? Zostawmy lepiej ten temat. Bo jeśli jeszcze usłyszę, to nie tak jak ci się wydaje, albo dzięki temu zrozumiałem, jak cię kocham, to nie ręczę za siebie. No tak, o Boże, przypomniała mi się, mówiła mi coś Zosia o tym, że straciła pamięć. No cóż, no to skoro Triss świetna para, no to będzie klepane. Idziemy. Pora się zbierać. No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem. Czas goni. Goni, prawda. Więc może od razu teleportujecie do Velen. O nie, nie ma mowy. Pojadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksamicie. Mówisz? Może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia jej. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Wesemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Faradre. To on, o tam. I Geralt, wiem, że jest wojna i tak dalej, ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Będę na ciebie czekać. O Yennefer, i tak przecież wiemy, że ty mnie raz pocałujesz, już więcej mnie pocałujesz. Tak? No tyle, tak. Co jest? Ej, czekaj, może mi maka kupisz tam u siebie na Skellige. No i se poleciała, super. No to cóż, zostaje mi odebrać ekwipunek. Nie mam czasu. O, jest, ambasador. Ambasador Faradre. Yennefer mówiła, że mogę cię wypytać o bieżące sprawy, wojnę i tak dalej. Oczywiście. Jeden sługa cesarza nie ma tajemnic przed drugim. Pozwól, podejdźmy do mapy. Przyda mi się każda informacja na temat tego, co się dzieje na świecie. Jak przebiega wojna, może zacznijmy? Jak przebiega wojna? Poza tym, że niechybnie doprowadzi do triumfu Nilfgaardu. Rozmawiamy w cztery oczy, bez świadków. Więc dajmy spokój z propagandą, choćby podszytą ironią. Ofensywa szła świetnie aż do zimy. Rozbiliśmy temerskie wojska w puch. W Edirn był taki chaos, że nikt nie stawiał nam nawet oporu. Przed pierwszymi śniegami dotarliśmy na linię Pontaru. Zostało osłabione Kedwen i Redania Radovida, który ignorował błagania reszty północy o pomoc. Myśleliśmy, że poprosi o pokój, może nawet złoży hołd lenny. Czekaliśmy roztopu w pewni zwycięstwa. Radovid? Złoży hołd? Tak, to były płonne nadzieje. Bo Radovid, zamiast słać posłów albo przesunąć wojska w naszą stronę, przebił się przez zaśnieżone góry pustulskie i zaatakował Kedwen, swego sojusznika. Radovid wziął ich z zaskoczenia. A że morale Kedweńczyków i tak było niskie po śmierci ich króla, starczyło kilka przegranych potyczek, by złożyli broń i przeszli na stronę Redanii. I tak na wiosnę, zamiast dwóch słabych wrogów, mieliśmy już tylko jednego, za to potężnego. A co z Kovirem? Kovir ceni swoją neutralność. Na tyle, by nie użyczać swoich wojsk, ani co ważniejsze pieniędzy, żadnej ze stron. Wracając do wojny, na wiosnę doszło do wielkiej bitwy na błoniach Velen. Wielkiej, ale i nierozstrzygniętej. Straty po obu stronach były ogromne, bezprecedensowe wręcz. Radovid wycofał się za Pontar. Póki co jest tam bezpieczny, do czasu aż z południa przybędą posiłki. Wtedy cesarz Emhyr Far-Emrais rozprawi się z nim ostatecznie. A nie moglibyście po prostu wrócić do siebie? Oszczędzilibyście wszystkim Zachodu i sporo ludzkich istnień.
Obawiam się, że stawka jest za wysoka, żeby złożyć karty. Można grać już tylko wabank. Mhm. No to... ciekawie, nie powiem. Jak wygląda sytuacja w Velen? Źle, jak zawsze. Albo nawet gorzej. To nigdy nie była kraina mlekiem i miodem płynąca. A teraz jeszcze spłynęła krwią. Wojska przeszły tamtędy kilka razy. Zadeptały pola, złupiły spichrze, spaliły wsie. Ludzie głodują. O mój Boże. Mhm. I jak wam idzie zarządzanie tym rajem na ziemi? Nie najlepiej, szczerze mówiąc. Nasze siły i tak są rozciągnięte, a Velen to głównie moczary i gęste lasy. Ciężko kontrolować taki teren. Zdarzało się, że patrole nie wracały do garnizonu. Dlatego tymczasowo władzę w naszym imieniu sprawuje tam pewien Nordling. Niegdyś niższej rangi oficer temerskiej armii Filip Stenger. Znany lepiej pod swym nom de guerre krwawy baron. Unikaj go. Dobrze ci radzę. Spoko loko, my friendo. Dobra, Nowigrad. Jakie wieści z Nowigradu? Wolne miasto wciąż jest wolne? Tak, chociaż wszyscy wiedzą, że to długo nie potrwa. W Oxenfurcie siedzi Radowit, a cesarz tu w Wyzimie. Za blisko. Obaj potrzebują pieniędzy i większej floty. A Nowigrad może dać jedno i drugie. Dlatego atmosfera w mieście jest dość nerwowa. To znaczy? Jak ludzie radzą sobie ze strachem? Szukają pocieszenia i kozłów ofiarnych. Kościół Wiecznego Ognia doskonale to rozumie. Dlatego obiecuje wiernym poprawę losu i wskazuje palcem winnych. No, kto wywołał wojnę? Kto na niej zarobi? Wiadomo, czarodzieje, elfy, krasnoludy, słowem odmieńcy. Jestem na placówce w Nowigradzie od 13 lat. Wpierw jako konsul, potem ambasador. Wiele widziałem. Okrucieństwo, cynizm, chciwość. Ale to, co się tam teraz dzieje, przyprawia o dreszcze. A to przecież nie będziemy tam mile widziani. Mam nadzieję, że dupę to tam nam nie skopią. A co nowego na Skellige? Nic. To jest właśnie duma wyspiarzy, prawda? Robić wszystko wedle tradycji, jak pradziadowie. A zatem tak jak pradziadowie żrą się między sobą. Kradną, czasem napadają na nasze transporty. To uciążliwe, ale nic więcej. Skellige zawsze było na marginesie historii i wciąż tam tkwi. Bardzo jesteś pewien swego. A co jeśli królowi Branowi uda się pogodzić jarlów i poprowadzi ich przeciw waszej flocie? Król Bran jest zniedołężniałym starcem. Z tego co słyszę, nie pamięta już nawet imion swoich wasali. Więc z tym jednoczeniem może być ciężko. To się nazywa mieć problemy z pamięcią. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Niechaj wielkie słońce oświeca ci drogę. A tobie oświeca rano dupę przy kąpieli. A teraz wyruszamy. Ej, no kurna, nie bądź taki wściekły. Ja cię tylko lekko popchnąłem. Musiałem odejść od mapy. Panie szambelanie, przyszedłem po ekwipunek. Jak możesz mi służyć? Oddając moje rzeczy. Cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Pięknie, dziękuję. Cesarz nie słynie z cierpliwości. Chce zobaczyć swoją córkę całą i zdrową, jak najszybciej. Ta, wspomniał coś o tym, zdaje się. Bywaj. No to będzie ciekawy, wam powiem. No i zakończyliśmy audiencję. Mamy, kurwa, 24 minuty? Chyba powaliło. Dobra, to zbierzemy questy przynajmniej tutaj. Będzie trzeba kolejny odcinek zrobić. A, gwincik, to nie. Gwinta jeszcze nie, jeszcze muszę się nauczyć gwinta, bo ja nie umiem w gwinta grać. Ale na pewno z miłą chęcią szybka podróż. I z tą szybką podróżą, aby przejść do widoku wcześniej, okej, okay. Nie, tak zrobię. Pójdź do widoku obszaru, w którym aktualnie się znajdziesz wcześniej, okej, okay. No dobra, dobra. Okej.
Velen. No to mamy Velen, Nowigrad. No to co? No, Velen, no. Udajemy się do Velen, czyli tutaj. O mój Boże. O, ja piskam. No to powiem wam, będzie się działo. I to ten... szybka podróż? Zdanie z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. No to szukamy białowłosej dziewczyny. Skopiemy dupę paru elfom z dzikiego gonu i uratujemy ją. Co już, nie mogę się doczekać, jak Nowigrad mnie... Znaczy, Velen, przepraszam bardzo, Velen. Nowigrad później odwiedzimy, na razie Velen. Znaczy, najpierw Velen, później Nowigrad. Jasne, jasne, no. Teraz mi się doładuje. Obstawiam, że to jest tak duża mapa, że sobie poczekam. Zapasy eliksirów możesz odnowić w trybie medytacji. Yes. W ogóle w tym czasie trafi już trzeci odcinek na YouTube, aż zobaczę, jak to wygląda. Velen, zimia niczy ja, 5 dni później. Pewnie po podróży, no w końcu tam trzeba było, trochę minęło. Może nie minęło, ale trochę trzeba było lecieć, iść na piechotę, żeby tam dotrzeć. O mój Boże. No... no za dobrze to się nie działo. Fajne bombki powiesili i tak. No nie za ciekawy widok w tym Velen. A zatem czeka na nas już Velen. Dobra, dziękuję za zakup. Okej, serce z kamienia. Dobra, czyli jak będę miał 30 poziom, będę mógł się zająć sercem z kamienia. Okej, okay, krew i wino. Wiem, spokojnie. O, dzikie psy. Będzie walka już, Velen. No to będzie walka. O bogowie, walka z dzikimi psami. Ała. Dobra, są tu jeszcze jakieś psy? Nie, ale mamy psie sadło i surowe mięso. No, no to zajęliśmy się początkowymi pieskami i moi drodzy, wygląda na to, że wyruszamy w przepiękną podróż. Zatem już miecz schowam. A, tablica ogłoszeń niby. Tylko widzę, że to nie jest jeszcze na mój poziom, także może na razie ja tam nie pójdę. I sporo strojów, które mogę sprzedać. A, to na spokojnie się sprzeda. Dobra, Emfyr mnie interesuje. Mnie teraz interesuje questy, dobra. Śladami Seidosie, przepaska Ligę w Velen, Nowigradzie. Niwgalski łącznik, udaj się do... Okej, dobra. To możemy się tym zająć. Dalej, płotka, dalej. Dobra, to może troszeczkę poeksplorujemy. Zobaczymy, co tu jest. O mój Boże. To trochę się tu... nie powiem, sfajczyło. No, mamy tablicę ogłoszeń, to pójdziemy do niej. Ok, nie podjedziemy. Zobaczmy, co my tu mamy. Trochę questów. Szukam przewodnika, przestroga, Drelena S.A.D. Zaginiona żona. Dobra, mamy parę questów już na początek. I parę nieodkrytych miejsc na mapie. Pomóżcie dobrze ludzie, których żywić nie zlituje. Moja żona Hannes zaginęła. Kilka dni temu poszła... Okej. Notatka dezertera z potu i krwi. Dobra. Dzikość serca. Dobra widzowie, na razie to pójdziemy do karczmy na Rostojach. Pójdziemy na razie do karczmy na Rostojach. I tam zaczniemy jakby początkową misję w Velen. O mój Boże, nie mogę się doczekać już, co on dla nas Velen szykuje. Na pewno będzie przepięknie.
Czy to są... wrogowie, czy... chyba kłeścik. O co chodzi? Raduj się, albowiem nawet ktoś tak podłego stanu i natury jak ty może się przysłużyć chwale wiecznego ognia. Trzeba spalić zwłoki na polu bitwy. Gniją w zbiorowych grobach albo trupojady je plugawią. Tak się nie godzi. I to ma być mój dobry uczynek na dziś? Sowicie płatny dobry uczynek. Wiem, że tacy jak ty nie pracują za darmo. No, nie. Zajmę się tym. Będzie ci to policzone za zasługę. Im więcej dobrych uczynków, tym... No, tak, świetnie. No, tu masz święte oleje. Polewasz porządnie i podpalasz, jasne? Ma się hajcować aż pod niebo, ku chwale wiecznego ognia i tak dalej. Gdzie mam cię szukać, kiedy już spalę ciała? Będę przy moście do Nowigradu. No gościu, śmierdzisz mi coś, kurna. Tak się kapłan nie wyraża. Już papież Jan Paweł II miał od ciebie więcej kultury. Po drodze widzę, że to są jakieś podporki, tylko pytanie, czy to są dzikie psy. No oczywiście, że dzikie psy, co innego. Ała, kurna, spierdzielaj. Boże, chciałem... Chodźcie tu, kurna, pieski. Dawać tu do mnie, no. Oddawać surowe mięso, oddawać psie sadło. Ja chcę spokojnie podróżować, a nie się kurna bić z wami. Chodź, płotka, idziemy dalej. No trochę niefajne te widoki tych... Dalej. Co się dzieje? Ale jesteś paskudny. Dostańcie trupojady ode mnie. Ała! Na, szybko. Masz, kurna. Klingą po twarzy. Nie drzyj się i uspokój się. No. Okej, ja skłuczę ziele zbiorę. No dobra, nie przeklinaj, kurna, chcę tylko ten. Rozwiąż mnie, zanim przyjdą następne. Jak przyjdą, to się nimi zajmę. A teraz porozmawiajmy sobie. Lubię wiedzieć, kogo rozmawiuję. No to nieźle. Jan Werdun. Służyłem w 10. Mariborskiej. Daleko jesteś od swojej armii. Moja armia nie istnieje. Czarni rozbili ją w pył. Ale zanim do tego doszło, dałem dyla w las. Dołączyłem do grupy uchodźców przepełnionych, kurwa, patriotyzmem. Jak się dowiedzieli, że porzuciłem Temerię w potrzebie, związali mnie jak baleron i zostawili na pastwę utopcom. Pomogę ci. Dziękuję. Już myślałem, że mnie tu zostawisz na pewną śmierć. Nie, no co ty, ja nie będę jak oni. Chciałbym się jakoś odwdzięczyć, ale nie mam nawet złamanej korony. Trudno. Niech będzie moja strata. Dzięki, Wiedźminie. Niech ci się wiedzie. A, dziękuję bardzo. Najwyżej kiedyś mi zapłacisz. Najwyżej, kurna, dasz jakiś, nie wiem, jakieś fajne panny w okolicy, kurna... Jakąś, nie wiem, gazetkę, jakiś list. Albo, nie wiem, jakąś wiadomość SMS-em. Coś w rodzaju najlepsze mamuśki w okolicy, czy coś w tym guście. I się tak też dogadamy. O, jeszcze więcej utopców. Kurna, to będę miał co bić. Ale zanim biję się z utopcami, to ja z miłą chęcią się dowiem, co takiego było z tymi utopcami. Igni i na trupojady. Na trupojady to ja to mam, z tego co pamiętam. Ty zaraz, ja mogę nowy miecz dać, właśnie. O, drodzy panowie i panie. Zaraz tu mi od zgniłych ciał trupojadów i ich zwłok stanie. O mój Boże. Dobra, już mi pasuje takie obrażenia. Kurna, giń. Ale wy jesteście paskudni. Matka was na pewno nie kochała, skoro was porzuciła na jakimś kurna plaży. Rzece. Dobra, mamy mózg utopca, nice. I wątroba potwora, A tutaj zwłoki.
I chłop miał kwiaty. Coś tu jeszcze znajdę? No, nie do końca. Ale pozabijani. Te zwłoki, mogę coś z tych wziąć zwłok, czy nie do końca? No nie do końca, a nie, mogę. Tylko musiałem bliżej podejść, dobra, przesuń się płotka. Bo przytrzymaj gościa chwilowo, może żeby się nie ruszył, dobra, już. Płotka. O, dobra, zjedź z tego pana, bo pop chce w spokoju konać, żyć, istnieć tam, nie wiem, w życiu pozagrobowym, ale ty mu troszeczkę przeszkadzasz. Dobra, no to lecimy. Powiem wam, ciekawie się zapowiada ten welen. Nie powiem. No to nie powiem, ciekawie. Ledwo co tu weszłem i już się takie dziwne rzeczy dzieją, zapamiętam. O mój Boże. No, troszeczkę za wysoki poziom jak dla mnie. Dobra, chodźmy do tego łącznika, będzie prościej. W ogóle ile odcinek ma? 36 minut, Boże. Dobra, widzowie, mi się wydaje, że na tym momencie skończymy. Tutaj pójdziemy dalej z karczmą na rozstojach i zajmiemy się parę misjami pobocznymi w następnym odcinku. Także, drodzy widzowie, pożegnam was typowym powiedzeniem, ale oczywiście, jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i kontynuujemy dalszą serię z Wiedźmina 3, przebywając w Velen. Do zobaczenia, trzymajcie się, ciao!